Witam wszystkie palanty i palantki. Dzisiaj zaczyna się program Obo Snobów. Oczywiście prowadzę ja, Konowi i Herder. Na serio, to program nazywa się Wyspa Totalnych Nobów, a na poważnie Obos Debili. A oto nasze noby, ale się ich zleciało. Ale tylko tyle osób mieszka w mieście Zombini, bo to miasto umiera, bo go nikt nie chce, tak mi mówią ci wiśnacy. Ale co do programu, to ten kto odpadnie, to nob zjedzony przez nas na obiad. Oto nasi uczestnicy. Pan Adrian Sreruch. To idiota z wieloletnim doświadczeniem. Kocha świerszczyka czytać i jeść naboje. A oto bracia Zombini, założyciele miasta ten grobszy, Torbno Koskon, a chody, to zgrzyb, jedzą śmieci i zwłoki czasem się rozwarstwiają, ale to nic i są idiotami i to tyle. A oto pan Kamiec, niegdyś nasz żołnierz obecnie spalony, przez lasy kocha więzienia i desanty na babciach, Adriana Serrocha. O rany, co to za małpa, zoo ciekła, a to tylko nasza uczestniczka, o imieniu Chlinszczyk, to idiotka zadaje się z bananami, uwielbia bawić się, chwilę nie mogę się doczytać, hoj, a holajnochom na 55 sposobów i prowadzi sklep z banana, fonami dziwna jest. I mój faworyt pan Nożka trochę jakby nie miał głowy, ale jest fajny, jeśli śmyj niebo nie ma, rąk on będzie ciekawy. Dobra, wszystkie noby, teraz idziemy do auta. 1,2,3. Idziemy w aucie, z zasada. Siadajmy, gdzie chcemy, ale to jest niespodzianka. Do obozu później przyjadą goście, nowi uczestnicy, z kraju i to tyle. Jedziemy. Kto włączył laga i hamulec? I tak wszyscy spadli i leżą na drodze. A oto, nasz budynek w pełni wyekwipowany i wypełniony uczestnikami, którzy śpią po długiej drodze, chyba do Chin. Cicho Herder, a to na wiszącej sowie śpią bracia, zrąbani, to znaczy Zombini. Pan Nożka się spożnił i śpi w przejściu. W kontenerze śpi pan Adrian Strop, znaczy ser Rochaczka, a na karcer łożko śpi pan Kamolec, a pod nim śpią Chinol. A na ognisko nikt nie przeszedł, tylko ja, bo mi się chciało, a i mnie, więc hetpiankę musiałem zjeść sam.